Kosmiczny krajobraz Atakamy potęguje obecność na jej obrzeżach kilkunastu wulkanów. Choć czynny jest tylko wulkan Lascar, to poza erupcjami i trzęsieniami ziemi region obfituje w inne zjawiska wulkaniczne. Najbardziej spektakularne można zaobserwować w Dolinie Tatio. Tatio to wielkie pole ponad 100 gejzerów położone na wysokości prawie 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. W promieniach wschodzącego słońca z oszronionej przymrozkiem ziemi wydobywają się chmury pary i tryskają fontanny wody. Gejzery tworzą się wskutek ogrzewania podskórnych wód przez znajdującą się blisko powierzchni magmę wulkaniczną. Dzięki dokładnemu uszczelnianiu podziemnych kanalików przez glinę wytwarza się w nich wysokie ciśnienie, które wyrzuca parę i wodę na powierzchnię. Wrzątek z gejzerów Tatio ma zaledwie 85 stopni Celsjusza, bo taka jest właśnie temperatura wrzenia wody na wysokości 4,5 tysiąca metrów. Gejzery Tatio działają na kilka sposobów. Z niektórych, zwanych solfatarami, wydobywają się jedynie opary, których głównym składnikiem poza parą wodną jest siarkowodór. W innych stoi woda, która jedynie bulgocze. Ale z większości gejzerów woda tryska słupami osiągającymi nawet metr wysokości. Występują tu przede wszystkim gejzery fontannowe, tryskające z niewielkich kałuż na powierzchni gruntu. Nie brakuje też jednak bardziej spektakularnych gejzerów stożkowych, tworzących na powierzchni charakterystyczne fumarole. Niektóre fontanny tryskają bez przerwy. Jednak właściwe gejzery zawsze tryskają cyklicznie. Słup wody wznosi się w równych odstępach czasu na kilkanaście sekund, po czym opada. Choć wkrótce po wschodzie słońca szczyt aktywności gejzerów mija, Dolina Tatio długo jeszcze pozostaje spowita wielką chmurą oparów i sprawia wrażenie pola po bitwie, z którego widać w oddali przez mgłę lśniące we wschodzącym słońcu ośnieżone stożki pobliskich wulkanów. Na uboczu doliny powstał naturalny basen skalny z parującą gorącą wodą. Mimo bardzo niskiej temperatury otoczenia, wiele osób odwiedzających to miejsce ulega pokusie zanurzenia się w tym niezwykłym basenie z niepowtarzalnym widokiem. Na skraju pustyni, w kordylierze Domejki, leży inna magiczna dolina, nie bez powodu nazwana Doliną Księżycową. Kompletny brak roślinności i tworzące ją formacje skalne faktycznie wywołują wrażenie, jakby stąpało się po powierzchni innej planety. Wstępu do doliny strzegą wielkie naturalne posągi z soli kamiennej i piaskowca zwane Trzema Mariami. Całe Valle de la Luna to nieogarnięty wzrokiem teren pełen olbrzymich wydm i grzbietów wzgórz wyżłobionych przed milionami lat przez wodę i wiatr. Najbardziej majestatyczną formacją skalną jest wielki amfiteatr o idealnie równo przyciętych brzegach i subtelnie pofalowanej powierzchni. Dolina Księżycowa jest tak odmienna od znanych nam krajobrazów i tak bardzo przypomina powierzchnię obcych planet, że NASA wybrało ją jako miejsce testowania pojazdów, które wysłała na Marsa. Największe wrażenie robi dolina o zachodzie słońca. Skały i piasek nabierają wtedy intensywniejszych kolorów – różu, żółci i brązu. A w dolnych partiach kryształki soli mienią się wszystkimi kolorami tęczy.
Ludzie stają się w tej bezgranicznej przestrzeni małymi, nic nieznaczącymi punktami na horyzoncie. Na północnych krańcach Chile i Argentyny sąsiadują ze sobą trzy niezwykłe krainy. Wilgotna i gorąca dżungla na wielkim rozlewisku. Sięgające chmur chłodne i kolorowe szczyty Andów. Oraz najsuchsza na świecie wietrzna pustynia. Każda zupełnie inna i każda na inny sposób wprawiająca w podziw. A wszystkie pod tą samą szerokością geograficzną. Na zwrotniku Koziorożca.